Dziękuję bardzo. Zacznę od pytania. Są na sali przedstawiciele firm, które świadczą te usługi? Nic nie ma. Ale cieszę się, że są, jest wiele osób młodych, bo rzeczywiście outsourcing to jest pytanie wyzysk, to praca niewolnicza, to omijanie podatków, to zawłaszczanie pieniądza publicznego. Można by na wiele sposobów to odmieniać. Ja wiem, że powinniśmy dbać o pieniądz publiczny, ale powinniśmy dbać też o tych, którzy wykonują te usługi. Bo brak dbałości to outsourcing równa się śmieciówki. OPZZ aktualnie walczy o tą stawkę godzinową, o której Tomek wspominałeś, do umów cywilnoprawnych szeroko rozumianych. Natomiast jeśli chodzi o umowę o pracę, mamy to trochę lepiej doprecyzowane. To właśnie outsourcing śmieciówki amortyzowały kryzys ostatnich lat. To dlatego gospodarka się mogła rozwijać. Ale to też wynika z tego, że pracownicy nie byli opłaceni. A jeśli pracownicy nie będą mieli pieniędzy, nie będzie zapotrzebowanie na towar i nikt nie będzie tego towaru chciał kupować. My w OPZZ-cie, ja osobiście od kilkunastu lat walczę o to, by w zamówieniach publicznych była przejrzystość, czytelność. Protestowałem chyba 10 lat temu, kiedy starano się z ustawy zamówienia publicznych wykreślić przepis dotyczący wpływu na rynek pracy zamówień. Oczywiście, czym bardziej liberałowie dorywali się do władzy, tym próbowali manipulować tą ustawą. Trzeba powiedzieć, że zamówienia publiczne mają wymiar nie tylko ekonomiczny, ale ten społeczny, o którym tu w części wiele mówiliśmy. I mamy prawo w związku z tym, jako społeczeństwo, jako związki pierwszej kolejności, oczekiwać określonych zamówień. Bo przecież to 140 miliardów złotych, 8% PKB, puszczamy zamówienia publiczne. To jest pieniądz nasz, podatników. Z jednej strony mówią, nie ma pieniędzy, wyciągają, podnoszą podatki, a z drugiej strony poprzez absorpcję transferują do sektorów, do własnych kieszeni. Ten pieniądz jest płukany, no, w swoisty sposób jest transferowany, w sposób nieczytelny. Dlatego jako ogólnopolskie porozumienie związków zawodowych domagaliśmy się uwzględnienia w zamówieniach publicznych kilku kwestii, między innymi tych klauzul społecznościowych, między innymi zatrudniania osób na umowę o pracę i zagwarantowania tym pracownikom płacy minimalnej. W tym celu organizowaliśmy środowiska wspólnie z pozostałymi centralami związkowymi, z organizacjami pracodawców, których ciężko jest namówić, ciężko jest organizować w tych sprawach, ale jakiś krok do przodu został zrobiony. W związku z tym także należy powiedzieć, i co jest ważne, że jeśli będą przetargi, to trzeba promować uczciwych pracodawców, czyli tych, którzy płacą podatki, ci, którzy zatrudniają na umowę o pracę, ci, którzy płacą składki ubezpieczeniowe i zdrowotne, bo w przeciwnym wypadku psuty jest rynek, a tym samym jest, no, ja nie rozumiem, dlaczego przedsiębiorcy tego się nie zwalczają, bo przecież to jest psucie konkurencji. Na tej samej ulicy jeden, który zatrudnia wspomniane, a my jako OPZZ mamy to wykryte i o dziwo nawet urzędy pracy to promowały, 2,50 na godzinę zatrudnienia bez podatku, bez niczego, no to ten, który zatrudnia na umowę o pracę i musi zapłacić wszystkie składki, żeby się utrzymał, usługi zdrowotne, usługi społeczne, emerytalne, no
to przecież jest bardzo trudne. W związku z tym tu chodzi o uczciwe podejście do sprawy. I według szacunków GUS-u około 3,5 miliona osób pracowało na podstawie różnego rodzaju umów śmieciowych, nie będę ich wymieniał, gdzie te stawki właśnie mogły być po prostu zaniżane i po prostu działanie na waszą szkodę. Znaczy na tych młodych ludzi, no co on może zrobić dzisiaj? Albo nie podjąć żadnej pracy i umierać pod płotem, albo starać się walczyć, dlatego namawiam wam też przy okazji do wspólnej walki o te prawa. Dzisiaj zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego możemy organizować się w związki zawodowe, nawet ci na śmieciówkach, żeby o to walczyć. Teraz jest podjęta działania uchwalenie nowych regulacji prawnych. Patrzę na moich współpracowników, my już pracujemy w Radzie Dialogu Społecznego nad tym problemem kilku miesięcy, lat, bo jeszcze w Komisji Wyższej także było, by te nowe regulacje dotyczące przetargów preferujących zatrudnienie na umowie o pracę, czyli wpisujące się tak zwane klauzulę społecznościową, szeroko rozumianą. I wspólnie z tymi inicjatywami występujemy, nawet w Radzie Dialogu Społecznego powołaliśmy nadzwyczajny zespół po tego, by przygotować pewne rozwiązania, by silniej w to wejść, by wyjść do samorządów terytorialnych. Organizowałem też jako przewodniczący OPZZ wystąpienia ministra pracy do samorządów terytorialnych, bo najgorzej mnie niepokoi, że słuchajcie, w ostatnich dniach jeden z oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za 6 zł za godzinę do dozoru. No przecież to nie ma możliwości, on wygrywa te pewne przetargi. I dzisiaj no, to jest nieuczciwe, dlatego jest potrzebne zwalczanie wspólne. I w ramach Rady Dialogu Społecznego, w komisjach, zespołach, w pisaniu stanowisk, nawet zgodziliśmy się z pracownikami, że to ważne, że trzeba. Przekonaliśmy nawet tych posłów, którzy z nami byli, uważali, tak rzeczywiście mądrze mówicie. Chociaż w ostatnich dniach, mimo wpisania do projektu ustawy pewnych rozwiązań, to znalazło się no, próba wyeliminowania tego na ostatnim etapie prac rządu, jak to Kasiu było.